masz 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić lapusie do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers. Ja, woo, hubba, woo. Siemano wszystkim, banda, z wami Maksym Szust i dzisiaj my będziemy z wami oglądać creepy odcinki animacji z Hagi Wagi. Jest trzecia w nocy, ja nie wiem, słuchajcie, mam nadzieję, że on do nas nie przyjdzie. Ja jeszcze zostawiłem tam i tam kamerę, bo wiecie, często ja oglądam filmiki, coś się dzieje, ale tym razem postanowiłem, że będę mądrzejszy i zostawię sobie tam kamerę dodatkowo, żeby tam się nagrywało podczas tego, jak ja będę oglądał z wami Hagi Wagi. Wiecie, też żeby więcej dźwięków słychać było, też wyłączyłem do tego neona, tam to światło, dużo, wszystko jest taka cisza. Jest cisza w ogóle, bo wiecie, ja w ogóle często i dużo nagrywam odcinków i jest dużo odcinków, których nie wyszło, bo nic się nie wydarzyło. Nie wiem, jeżeli chcecie, żebym też ich wstawił, możecie pisać w komentarzach i będzie ich więcej. Ale jak widzicie, ten odcinek jest, więc coś się w tym odcinku chyba się wydarzyło. No a właśnie teraz, zostaw za 3 sekundy lapusi do góry i subika z dzwonkiem, żeby być najlepszym i być w bandzie Maksa. 3, 2, 1, zostawiliście? Banda, jesteście sztos. Komentarz z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawić top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. No a my zaczynamy. O Boże, Hagi Wagi. Ja wiem, co to jest. Ja wiem. A wy wiecie? Ja kumam, kto to będzie. To będzie Pyramid Head. No właśnie. O, Jesus Christ. I on tutaj? Ciekawe, kto wygra. Poppy Playtime? Hagi Wagi? Czemu niektórzy mówią Hagi Wagi? Chyba Hagi Wagi. Czy Pyramid Head? W ogóle na kogo stawiacie? O Boże. No ten może się przerabiać w te mrówki, w te straszne karaluchy, nie wiem kto tu w ogóle jest. Więc to jest trochę creepy. Aż dreszczy mam. Od tych karaluchów, czy co tu w ogóle jest. No, Pyramid Head. Po prostu go tak. A to przepraszam, kto jest? Siostra go czy co? To jest siostrzyczka? Siostra? Kto to w ogóle jest? Czemu ona jest tutaj? Ona mu pomaga. O Boże. Na dwie części po prostu. I co tu jest? Venom? A Boże, to Bendy. Bendy, o Jesus Christ. Dzień dobry, pani Bendy. Bendy w ogóle jest moim kumplem, jeżeli nie wiedzieliście o tym. A kto wiedział, napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, ile was jest. Kto oglądał? Kto oglądał ten odcinek tam, gdzie się pisałem? Tak, i kto tutaj wygrał? Bendy czy... Poppy Playtime, Hagi Wagi. I co będzie? O Boże, no tak, Bendy może tak zrobić. Ale w tym momencie ja jestem za Bendy. Bo będzie mnie ten broni, chroni, wiecie. Jakieś dziwne dźwięki były, słuchajcie. Słyszeliście coś, czy nie? Dobra, patrzymy dalej. No, on zjadł będzie. Hagi Wagi. Wszystko ci dobrze jest? No właśnie. Ale ten będzie, aj. Szok po prostu jakiś. No tak, no będzie jest nieskończonym chyba. Proszę bardzo, Venom. Dzień dobry. Tak, to Venom. Chyba Hagi Wagi się obsrał. No, zaraz ci będzie tutaj, pluszaczku. W ogóle ja jestem w szoku. Tak szybko się pojawił ten potwór, Poppy Playtime. I tak szybko się zrobił popularny, ale wszyscy pewnie wiecie, że to jest potwór z Freddy Knuffów, z tej kolekcji strony. Ale jestem w szoku. Jeszcze ta różowa Poppy Playtime się pojawiła, pewnie w drugiej części w gierce będzie, więc bardzo jestem ciekaw, co tu się dzieje. Dobra, tutaj u nas już Siren Head. Siren Head u nas banda jest wszędzie i zawsze.
Siren Head chyba jest w ogóle najpopularniejszym potworem, mi się wydaje. Wiadomo, że Poppy Playtime teraz jest też popularny, ale ten to już po prostu, nawet ja mam z 50 odcinków z Siren Headem chyba, co nie? Nie wiem, już nawet nie liczyłem. Jestem w szoku, słuchajcie. W sumie można wpisać 6 Siren Head, będzie widać ile. Taki zrobię właśnie. No i co, kto tutaj wygra? No musi Siren Head wygrać chyba, co nie? On tutaj jest taki... Boże, te wątki. O, siostra przyszła. Ona może jest mocniejszą, co nie? Jakoś ono stoko. O Boże, ten sygnał. Boże, ty. To co tam się dzieje? Dobra. Oj. To on miał serce serii. Dowiedziałem się o tym po 50 odcinkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Hagiwagi, hagiwagi, lagi magi szwagi stoi z kluczykiem. A to u nas kto? A to pewnie Among Usy, co nie? Tylko w roli postaci człowieczków, ludzików. No właśnie. Oba, jak w gierce te rączki. Tak, tak, tak. Oni zabrali mu klucza. I Hagiwagi się robił w takiego, no właśnie. Ju. Jeden poleciał, drugi. Dawajcie drugi. Zielony strzela. On to ma chyba w dupie, bo on i tak jest ten. On jest, wiecie. Dzwonek z nitki zrobiony, nie wiem z czego on w ogóle jest zrobiony. Więc w sumie teoretycznie on jest niezniszczalny, ale można go spalić na przykład, co nie? Boże, wyobraźcie, naprawdę przyjdzie do niego coś. I co ja będę z nim robił? Ja nawet zapalniczki chyba nie mam, muszę znaleźć. Nie, jakoś świeczkę zapalam, więc chyba mam. Dobra, co tu się dzieje? Fioletowy i fajny kolor, co nie? Bardzo. O, właśnie, beczka. Tak, to jest to, co ja myślę? Nie, czemu on się nie spalił? Dziwne. Ej, no on już jest niebieski, też jest niebieski. Tak, i co? O Boże. Pila. Mówiłem, że ogień. Tak właśnie. Możecie go spalić. Mi się wydaje, że to jest to właśnie. Nóżkę, tak, nóżkę mam. Nóżkę i serduszkę. O Jezus. A co takie mocne animacje? Boże, aż za mocne, słuchajcie. Grubo, grubo. O, jak zawsze, ten czerwony się pojawił z Nikon, no, który zabije wszystkich. Zdrajca, oj zdrajca. Ja jestem w szoku. Nie no, po to on jest zdrajca, co nie? Tak, a ta animacja właśnie, powiedzcie mi, kto to w ogóle jest? Co to za cudo-mudo? To jakieś SCP, czy kto to w ogóle jest? Czy to jest w ogóle, no mi się wydaje, że to nie jest nowy potwór. O te króliczki. Więc czekam w komentarzach od was wiadomości. Dźwięki cały czas. Boże, jak ten straszny jest. Ja nie rozumiem, Boże, kto to jest? Boże, to jest jakieś na pewno SCP, co nie? O Boże. Który zjadę króliczków? Ja nie rozumiem, kto to jest. Dobra, ale tutaj przegrali wszyscy. Pewnie, co nie? No i tam jest. O Boże. Więc jak widzicie, on jest jakiś, słuchajcie, bardzo creepy i niezniszczalny w ogóle. Do mnie chyba nie przyszedł, więc wszystko chyba jest dobrze. Jakby co, piszcie w komentarzach, żebym wiedział, może ja coś przegapiłem. Tak w ogóle on się bił z Siren Headem i z wszystkimi tymi potworami. Jak widzicie, on jest jakiś niezniszczalny. Ja bym chciał, żeby on się pobił, wiecie z kim?
z FNAF-em. O to byś było dopiero, co nie? Mi się wydaje, że FNAF by wygrał, bo jak grałem w Poppy Playtime, wszędzie FNAF jest, wiecie, tam to tam wrzucony, to tam, więc oni jakoś powiązane są, więc może FNAF stworzył go i tą różową siostrę Poppy Playtime, nie wiem właśnie. No więc kochani, o takie nas dzisiaj był odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawiajcie łapusie do góry, subika z dzwonkiem, piszcie waszą opinię w komentarzach. No i dziękuję, że byliście, z wami był Maksym Szósty, do zobaczenia banda jutro.